Na 53. sesji Rady Gminy Kościelec jednym z punktów porządku obrad było uhonorowanie komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościelcu, drucha Marka Straszewskiego. Okazją do wyróżnienia jest 40. rocznica piastowania przez niego funkcji komendanta gminnego Związku OSP RP w Kościelcu. Komendant gminny druh Marek Straszewski. Historia z pożarnictwem rozpoczęła się w 1965 roku, kiedy wstąpił do młodzieżowej drużyny pożarniczej w Straszkowie. Sekretarz gminy, druh Krzysztof Nawrocki, zaprezentował zebranym długą i imponującą historię zasług i osiągnięć komendanta Marka Straszewskiego, który z pożarnictwem związany jest od 58 lat. W 2005 roku Złoty Znak Związku. W 1983 roku został wybrany na komendanta gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej i nieprzerwanie od 40 lat piastuje to stanowisko do dziś. Z rąk wójta gminy Dariusza Ostrowskiego oraz przewodniczącej Rady Gminy Zofii Kokocińskiej druh Marek Straszewski odebrał statuetkę zasłużony dla gminy Kościelec. Z okazji 40-lecia mianowania na komendanta gminnego ZOSP RP w Kościelcu w imieniu samorządu gminy Kościelec oraz własnym składamy najserdeczniejsze gratulacje, wyrazy uznania i szacunku za wytężoną pracę na rzecz pożarnictwa i naszej gminy. Życzymy dalszych sukcesów, pomyślności na każdy dzień pracy, aby zaangażowanie i wytrwałość pozwoliły na realizację postawionych celów, przynosząc kolejne sukcesy. Niech radość ze wspaniałych osiągnięć będzie źródłem dumy i satysfakcji. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja również dołączam się tutaj do tych podziękowań w imieniu swoim, w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Kościelec, w imieniu wszystkich druhów, bowiem no, pan druh Marek Staszewski zasłużył się dla naszej gminy w sposób szczególny, to trzeba podkreślić. Przez wiele, wiele lat, przez 40 lat, bowiem był komendantem i w tym czasie społecznie pracował na rzecz straży, na rzecz naszego społeczeństwa. Zawsze człowiek przyjazny, uśmiechnięty, jak widać, zadowolony z tego, co robił. On po prostu czuje to, co robi. Robi to dla naszego społeczeństwa, naszej gminy, ale oczywiście i nie tylko, bo wiemy, że działania strażackie to jest zakres bardzo obszerny. Drugu Marku, dziękuję Ci za poświęcenie i wspaniałą humanitarną działalność w ochronie ludzkiego życia, zdrowia i mienia. Życzę Ci tutaj w imieniu wszystkich dużo zdrowia, radości, wszelkich pomyślności, satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym. Wszystkiego najlepszego. Gratuluję Ci okrągłej 40, ryczącej 40, jak to się mówi na poligonie. I życzenia na dalsze. Dziękuję za wspaniałą służbę. Komendantowi życzymy długich lat życia w zdrowiu i w służbie Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Dziękuję bardzo.